Słuchasz pierwszego na świecie radia Horeca. Eksperci o biznesie Horeca. Travel and Nice. Cześć, dobry wieczór. Mam nadzieję, że nas widać i słychać. Napiszcie proszę w komentarzach, czy wszystko jest ok. Ja pytam nie bez powodu, ponieważ dzisiaj nadajemy z wykorzystaniem zupełnie nowego oprogramowania. Mam nadzieję, że będzie bardziej stabilne, będzie lepsza jakość obrazu, więc też proszę podzielcie się swoimi komentarzami właśnie, czy nas widać jakościowo lepiej, jeśli chodzi o wizję, ale jeśli chodzi również o głos. Kilka osób już z nami jest, testujemy od razu właśnie wrzucanie komentarzy z Facebooka. Jak widać, że ta funkcjonalność nam została i działa, także na tym bardzo nam zależało, aby to było, bo tak naprawdę można live'y równie dobrze robić z Zooma, ale w Zoomie właśnie brakuje takich rzeczy, połączenia z Facebookiem i możliwości wrzucania różnego rodzaju waszych pytań, komentarzy, innych historii. Także fajnie, że to wszystko działa. Mamy pełną funkcjonalność poprzedniego software'u, a być może nawet więcej. Tak naprawdę, no właśnie, widzieliście na początku tę planszę, a ja bym chciał, pomimo tego, że dzisiaj poniedziałki, tak jak się umawialiśmy, są gastronomicznymi tematami, to ja mimo wszystko chciałbym tutaj poruszyć trochę inny temat i inny wątek. Mianowicie zapadła w miarę szybko decyzja o tym, że robimy konferencję hotelową online. Naszą konferencję, którą od już kilku lat dobrych dwa razy do roku organizujemy w hotelu i na żywo się spotykamy z paroma setkami hotelarzy. No niestety, mamy takie, a nie inne czasy obostrzenia i zakazy co do organizowania takich eventów. Postanowiliśmy szybko w miarę zorganizować konferencję online dla hotelarzy. Ona będzie trzydniowa, od 26 do 28 maja. Każdy dzień będzie też podzielony na pewne części. Będzie kilkanaście prezentacji, będą grupy dyskusyjne i będą warsztaty. Będzie jeden rodzaj biletu dla wszystkich tak naprawdę, jeśli chodzi o hotelarzy, który będzie dawał dostęp do wszystkich elementów konferencji przez wszystkie trzy dni, więc to jest myślę ważne i istotne. Co więcej, wszystkie wystąpienia będą nagrywane i będą dostępne przez jakiś okres, no myślę minimum 30 dni na takiej platformie dostępowej dla każdego uczestnika. Może być taka sytuacja, że będziecie mieli problemy techniczne, na przykład by się z nami połączyć, albo nie wiem, rozchorujecie się, prądu nie będziecie mieli i generalnie no, nie będziecie mogli właśnie oglądać tej konferencji, to będzie 30 dni na to, by ją sobie spokojnie obejrzeć na specjalnej platformie, więc to wszystko będzie dostępne. A czwartego dnia, 29 maja w piątek, zrobimy sobie afterparty też w online na Horeca TV, takie piątkowe spotkanie o godzinie 20, gdzie sobie już na luźno podsumujemy to, co się wydarzyło, być może trochę jakiś będzie śmiesznych, fajnych historii. Ja zachęcam was do tego, abyście obserwowali nasz profil Horeca Business Club, ale i stronę konferencji Hotel Meeting, czy profil na Facebooku, ponieważ tam będziemy za moment, dosłownie jeszcze w tym tygodniu, myślę, że środa, czwartek, najpóźniej piątek, przekazywali informacje o pełnym programie, jak to wygląda i informacje o biletach, jakie będą koszty, przedstawimy, a przede wszystkim uruchomimy zapisy i myślę, że pierwsze dwa dni zapisów będzie obowiązywała specjalna cena, najniższa, także zachęcam właśnie, by obserwować i kupić te bilety w najniższej cenie. I do czego ja rekomenduję, do czego namawiam? Nie kupujcie tych biletów indywidualnie dla pracowników, którzy są w domach. Znaczy, jeżeli macie taką potrzebę, to pewnie tak. Natomiast jeśli możecie zorganizować konferencję, czy wspólne oglądanie tej konferencji u siebie w hotelu, w swojej sali konferencyjnej, która pewnie siłą rzeczy i tak stoi teraz pusta, przygotujcie stoliki w bezpiecznych odległościach od siebie, dla każdego indywidualne, podłączcie jeden komputer pod projektor, postawcie jakieś głośniki do tego dodatkowo, przygotujcie sobie kawę, herbatę i ściągnijcie swój cały zespół, który tematyką może być zainteresowany i zróbcie wspólne oglądanie, wspólne komentowanie. Macie integrację jednocześnie zespołu, który być może teraz jest rozsiany gdzieś tam po domach i już się dawno nie widuje albo widuje się bardzo rzadko. I jest pewien element też motywacyjny taki, bo być może zespół dzięki temu, że jest tego przez te trzy dni wspólnie,
uczy się, szkoli do tego, żeby na nowo uruchomić obiekt w nowej rzeczywistości, no to być może będzie czuł już takiego właśnie powera, energię do walki, do działania. Więc jak sami widzicie, tych elementów jest bardzo wiele i zachęcam właśnie, żebyście w ten sposób uczestniczyli w tej naszej konferencji. Zachęcam oczywiście do udziału także restauratorów, bo będzie bardzo wiele tematów, które są spójne z biznesem gastronomicznym, a będzie nawet wiele tematów takich stricte gastronomicznych, więc to nie jest tylko i wyłącznie konferencja czy wydarzenie dla hotelarzy. No ale tyle myślę na ten temat. Zachęcam, żebyście obserwowali. Zapraszam teraz mojego współprowadzącego Rafała Pasenika. Dzień dobry, Rafale. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Super, zobacz, że jaka jest różnica. Jak wtedy cię włączałem na wizję, to było 3-2-1, mogłeś się przygotować, poprawić szybko fryzurę, makijaż i wchodziłeś na wizję, a teraz tak naprawdę jest zaskoczenia, po prostu pyk, dzień dobry Rafał, jesteś. Jak oceniasz tą aplikację? Wiesz co, no my już ją testowaliśmy, więc liczę, że tak jak rozmawialiśmy, że będzie jak najlepiej i wiesz, no to jak nas widać, to jest mało ważne, tak naprawdę już się nie mogę doczekać, jak będziemy gadać z naszymi gośćmi, bo myślę, że to jest kluczowe, co dzisiaj przygotowaliśmy. No to jedziemy. To proponuję, Rafał, tak nie zwlekajmy. W takim razie zapraszam pierwszego naszego gościa. Będzie to nim Tomasz Czudowski z Alewino. Halo, halo Tomku, jak nas słyszysz? Cześć. Czy ja was słyszę, a wy mnie? My też ciebie słyszymy bardzo dobrze i widzimy. Tomasz Czudowski, warszawski restaurator. Ja wymienię tylko restaurację Alewino, natomiast tutaj Tomek głównie występuje, ponieważ jest inicjatorem pewnej akcji związanej ze zrzeszeniem warszawskich restauratorów i zorganizowania pewnej platformy do składania zamówień online, ale to zanim Tomek do tego przejdziemy, zaprosimy naszego drugiego gościa, tak żebyśmy byli już we czterech na wizji i sobie będziemy wspólnie próbowali na te tematy rozmawiać. I naszym kolejnym gościem jest Enio Chłapowski Myjak. Dzień dobry, Enio. Dobry wieczór, cześć wszystkim. Dobry wieczór, tak jest, dokładnie. Wszyscy się widzimy, słyszymy bardzo dobrze. Enio, to w dwóch słowach, ponieważ ja już z Tomaszem miałem okazję jedną rozmowę prowadzić i go trochę znam więcej, a ciebie w takim razie poproszę, abyś ty zrobił trochę taką autoprezentację i opowiedział naszym widzom, cóż ty masz wspólnego z choreką, z gastronomią. Ja w tej chwili z gastronomią mam wspólnego tyle, że prowadzę klub i restaurację Mr. O na Powiślu od pół roku, niecałe pół roku, więc to jest dosyć świeży koncept. Wcześniej przez prawie 5 lat prowadziłem pierwszy w Polsce Speakeasy cocktail bar pod tytułem Six Cocktails w Warszawie. No dobra, to jak mamy to tytułem wstępu, Rafał, masz jakieś pytania na początek od siebie? Znaczy nie, w ogóle przede wszystkim gratuluję panowie tej inicjatywy. Znaczy Tomku, do ciebie informacja, jeśli chodzi o otwarcie tego portalu wspieramgastrowarszawa.pl, bo to rzeczywiście jest duże wyzwanie i duże działanie, bo często taki biznes otwiera się bardzo długo, wy właściwie zrobiliście szybki numer i weszliście na rynek. Chciałbym, żebyś trochę powiedział w ogóle, jak wyglądało od początku, kiedy stworzyliście, kiedy oglądałem zresztą też live'a właśnie o otwarciu tego projektu, jak to wygląda dzisiaj, w jaki sposób funkcjonujecie. Będę też pytał w trakcie o to, jak się do was dołączyć, jakie są zasady, jak to wygląda, jakie są też korzyści dla restauratorów, oprócz oczywiście tych, że nie ma tych prowizji, ale też związanych jakby z takim supportem, jaki dajecie. Jakbyś mógł trochę powiedzieć o tym, jak to wygląda od początku, a jak wygląda to teraz? Oczywiście, to taka krótka historia, bo Enio był tutaj kluczowy też w tym tak naprawdę całym projekcie, między innymi dlatego, że ma po prostu restaurację, do której na tym zależało, ale w ogóle też był bardzo aktywny już na wczesnym etapie. Krótka historia jest taka, że jak my ostatnio, Rafał, rozmawialiśmy, no to było tak, że my się zrzeszyliśmy z postulatami pewnymi, które wysłaliśmy do rządu. Z tych postulatów, jak wtedy sobie rozmawialiśmy, niewiele się przełożyło jeszcze na tamtym etapie. Dzisiaj może przy tej tam trzeciej, czy też tarczy finansowej może coś z tego nam wyjdzie, ale na tamtym etapie ja rozmawiałem sobie jeszcze z Enio, bardziej jako kolegą, przyjacielem, o tym, co jeszcze możemy zrobić. No i on miał
coś, co było dla nas niewątpliwie bardzo istotne, mianowicie kontakty w mieście Warszawa. Od słowa do słowa udało nam się tak naprawdę skontaktować z wiceprezydentem i znowu podczas różnego rodzaju rozmów jeden z tematów, który wyszedł, to było to, że Warszawa chętnie się włączy we wsparcie wszelkich inicjatyw oddolnych w gastronomii. Natomiast, żeby móc to efektywnie zrobić, potrzebny był jakiś wehikuł, jakieś konkretne coś, co oni mogli ogłosić, że się dzieje i potrzebowali, żebyśmy my się zebrali wokół jakiegoś chociażby nawet hasła. No więc my długo jakoś nie czekając postanowiliśmy, że skontaktujemy się z istniejącymi w tej chwili dostawcami tego typu usług na rynku. Okazało się, że niestety ze względu na to, że takie, a nie inną mają politykę cenową, to nikt nie chciał za bardzo rozmawiać z nami, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie kosztowe, także tak naprawdę współpraca z jakimkolwiek istniejącym agregatorem odpadała. Postanowiliśmy pójść dalej i skontaktowaliśmy się z polską firmą UpMenu, która miała gotowe rozwiązanie dla restauracji, czyli taki tak naprawdę e-commerce dla restauracji, a oprócz tego jeszcze miała dopiero co zrobione jakieś wdrożenie takiego no, jakby pseudo-agregatora, można to nazwać, na kilku markach dla jednej z sieciowych restauracji w Polsce. I tak naprawdę wykorzystaliśmy to narzędzie, zrzeszając w ramach takiej naszej kooperatywy, spółdzielni, jak my to nazywamy. Już w tej chwili jest ponad 50 knajp, a w samym systemie dzisiaj sprawdzaliśmy, jest ponad 160, które jakby się szykują do tego, żeby ewentualnie odpalić. Udało nam się wynegocjować fajne warunki cenowe. Aplikacja sama jest bardzo przejrzysta, bardzo łatwa w użyciu. Trochę chłopaki z UpMenu nam dostosowali ją do naszych potrzeb z wyszukiwarką, etc. I jakby powstało to, co dzisiaj widzimy jako wspieramgastro.warszawa.pl i miasto wtedy też nas dosyć mocno komunikacyjnie wsparło w tej inicjatywie, co pomogło nam fajnie ruszyć, dosyć dynamicznie i całkiem dobrze w tej chwili nawet działa. Okej, okay, czyli tak, żeby dzisiaj restauratorzy mogli się dołączyć do Was, rozumiem, że wystarczy tylko wejść tutaj na tą stronę, dodać swoją restaurację i tyle. Czy są jakieś dodatkowe koszty, czy jest koszt, mówiłeś o tym, że jest, wynegocjowaliście dobre ceny, rozumiem, na odpalenie tego projektu, a jak wygląda właśnie z dołączeniem takich lokali? Wiesz, oglądają nas różni restauratorzy, którzy być może współpracują z innymi z innymi firmami, ale to jakby nie przeszkadza, że mi kilka kanałów. Powiedz proszę tak, jak można to zrobić, jakie są koszty na dzień dzisiejszy, tak żeby się dołączyć do Was? To więc tak, jakby konkretnie jakby cały nasz portal dzisiaj stoi na technologii UpMenu, ale nie musimy mieć już wdrożonej technologii UpMenu, żeby zacząć. Natomiast są dwie ścieżki. Jeżeli mamy, to ta ścieżka jest bardzo prosta. Możemy się po prostu praktycznie automatycznie podłączyć pod nasz portal i wtedy jakby zaistniejemy w nim, a całe transakcje, wszystkie transakcje odbywają się w naszym istniejącym sklepie. Natomiast jeżeli w ogóle nie mamy, a wiele z tych miejsc nie miało do tej pory żadnej formy e-commerce'u, zakładamy sobie, jest konkretny link, na którym zakładamy sobie własną właśnie stronę dla restauracji czy knajpy i koszt to jest abonament miesięczny, który musimy uiścić. Najniższy abonament dzisiaj kosztuje 89 zł. Jest to koszt stały co miesiąc i w nim się zawiera pewna konkretna liczba zamówień. Ten najbardziej podstawowy to jest 90 zamówień, potem kolejny jest tam 250, a kolejny już jest nielimitowany. My mamy dzisiaj ze względu na skalę, bo negocjacje polegały na tym, że jakby negocjowaliśmy skalę, ponieważ jest nas już ponad 50, to mamy najwyższą 40% zniżkę od takich cen podstawowych. W związku z tym jakby dzisiaj to zamówienie kosztuje nas poniżej 1 złotówka za sztukę. A powiedz Tomek proszę te pozostałe abonamenty, jakie to są wysokości? Powiedziałeś jeszcze są dwa i jeszcze jest tam ten najwyższy, no limitowy. O jakich my cenach mówimy i jakie ilości zamówień jakby one obejmują? No ten najwyższy rozumiem jest no limit, ale ten pomiędzy?
Ten pośredni jest 150 zł, jeśli dobrze w tej chwili pamiętam, i tam jest 250 zamówień można zrealizować, a potem kolejny jest w tej chwili kosztuje 250, jeśli się nie mylę, też i tam już nie ma żadnych ograniczeń. Tak więc jest to, obniżka jest duża, bo to jest prawie 50%, 40% jest obniżki od cen cennikowych i wszystko jest właśnie na stronie pod linkiem dołącz restaurację, tam są również te cenniki, to jest bardzo otwarte i przejrzyste.